Witajcie kochani, witam Was moi drodzy serdecznie w 11 odcinku z Hotel Business Simulatora. Moi drodzy, no niewiele dni minęło od poprzedniego odcinka, dosłownie chyba z dwie dniówki przerobiłem i mamy 6 tysięcy na koncie. Zobaczcie co tu się dzieje, 90 dzień. Także całkiem, całkiem moi drodzy przyzwoicie. No i dziś bierzemy się oczywiście za kolejny apartament albo kolejne dwa apartamenty, bo jeżeli tak to ładnie, fajnie idzie, to się bierzemy i to ostro. Moi drodzy, na pewno nie chcę średniego, już od razu idziemy dzisiaj w te duże, bo to się, jak widzicie, bardzo opłaca. Co zrobiłem po w jednym odcinku, taką zmianę poza odcinkiem w zasadzie, to było to, że troszkę z tych rzeczy, które miałem w ekwipunku, to się, że tak powiem, pozbyłem, to znaczy wymieniłem. Jeden pokój był z tych takich 80-dolarowych, tak, to... W tymże pokoju, no mamy klienta, no to trzeba by go, a na trzy dni spoko. Niech sobie będzie. Także moi drodzy, wziąłem i podmieniłem, bo było takie. Oj, to teraz nie możemy zamawiać, bo słyszę, że klienci nam opuścili pokoje, także trzeba poczekać, aż sobie pojadą. Natomiast co zrobiłem? Zrobiłem takie machniąże. że były, były dwa prysznice tam, bo, bo pozostał ten brzydki, tak, ten, ten stary. No i no i oczywiście moi drodzy, wymieniłem, wymieniłem tu jakieś jacuzzi, coś, no nie wiem co to tutaj nam da. Na razie nie, nie skupiamy się może na jakichś tutaj takich rzeczach. Zobaczmy co się pozwalniało. Już zobaczcie 6 koła na koncie. Trzy pokoje się zwolniły. 105, 106, 107. Że poczekajmy, żeby ci klienci sobie pojechali uczeni błędami moi drodzy żeby tutaj nie było problemów. Pierwsze co zawsze robię, to już nawet jak mi się sprzątać, nie chcę, to chociaż alkohole. A o, teraz widzę, że dzisiaj mamy taki dzień, co wszyscy klienci opuszczają. Także no to będzie trzeba się wstrzymać chwilę z tym. Dobrze, to niech poopuszczają, to przynajmniej zobaczymy, jak zrobią. Przy czym w takich dniach, kiedy te, tej roboty jest dużo, to ten czas faktycznie biegnie zbyt szybko. I tutaj. No, będę powtarzał swoje, swoje przemyślenia. Są dni, w których no, klienci, wiadomo, są zameldowani i naprawdę nie ma co robić. No, możemy sobie zajęcie jakieś tam wynajdywać. Przy czym, w momencie, kiedy jest tak jak dzisiaj, że wszyscy nam nagle opuszczają ten hotel, to no, to już nie jest zbyt fajne, moi drodzy, kiedy, kiedy ten czas tak szybko leci. My powinniśmy mieć tutaj jednak na tą skalę czasu możliwość. Patrzcie, jak kasa leci, patrzcie. Tylko, że zaraz nam się kurczę, alkohole skończą. Niestety, w naszym ekwipunku, bo ich chyba już za dużo nie mamy tylko 8. No, jeszcze na dzisiaj. Oj, na dzisiejszy dzień jeszcze słuchajcie starczy. No, już dzwonią oni ciągle dzwonią, bym coś ogarnął. Taka piosenka była. Chyba butera, jeśli dobrze pamiętam. Oj, moi drodzy, ja już się to pogubiłem. Wiem, że chyba ogarnąłem 106. Na 4 dni? No nie no, na 4 dni to bym wolał pana więcej wykasować. 105, to już nie jest takie łatwe. Widzowie, teraz to wszystko pogarniać. Niech oni wszyscy sobie spokojnie podjeżdżają. Ja myślę, że i tak na koniec dnia ludzi pomeldujemy. Tutaj nasza sprzątaczka, widzę, że coś tam ogarnęła, ale nie do końca. Nie mamy przy sobie. Tutaj też widzicie, no nie jest, nie jest to widzowie po prostu w żaden sposób urządzone. Ja to teraz będę. Ustawiał i jaki mam plan? No, to będzie pewnie w następnym odcinku: że będę chciał wszędzie porobić podłogi, wszędzie będą, będą raczej takie same, bo te jasne się sprawdzają, jeśli chodzi o brud. Będę chciał moi drodzy tam coś jeszcze pokombinować, ale zobaczymy, zobaczymy, co tam pokombinuję. Natomiast to będzie temat jakby osobnego, już następnego odcinka, bo w tym odcinku chcę się skupić jeszcze na tych dwóch apartamentach. Te apartamenty, słuchajcie, dadzą nam kasę. To później my możemy sobie to ustawiać. Możemy tak wizualnie fajne rzeczy sobie tutaj, prawda, dostawiać i już możemy to ustawiać jakoś, żeby to miało ręce i nogi. Sto dwójka, z tego co pamiętam, też. Dobra, to ja już wypierę, słuchajcie, już wypierę te zaświnione w kościele. I co zauważyłem, to też nie wiem, w którym to było apartamencie. Tak zupełnie przypadkowo robiłem test. Wyobraźcie sobie, że można moi drodzy. Dobra, wypierzemy już te pościele. Że można, słuchajcie, w łazience obrazy wieszać na ścianę. Tak jak i w łazience, wręcz trzeba światło, bo oni na to też często maruzą i za to często łapki w dół łapiemy. O, zdecydowanie, będzie trzeba pralkę jeszcze jakąś domówić. No a ten już zaczyna ziewać, to chociaż ludzi na koniec. Chociaż ludzi na koniec. Zobaczmy, czy ci klienci w ogóle powyjeżdżali. Czy o, jaka kolejka, widzowie, jaka kolejka. Co to się działo? Powyjeżdżali wszyscy? Chyba wszyscy powyjeżdżali. No to myślę, że dostawę zamówimy, chociaż nas zablokuje ten busik po sprzątaczkę, ale to się nic nie, sta nic nie stanie. 10 na 10, zamów. Już bym się szykował do następnej dostawy, bo alkohole. Więc moi drodzy, teraz tak, co ja ogarnąłem? 103, no chyba będę strzelał. Czy ogarnąłem? 3 dni, no to tak. O 2 dni to nie. 2 dni to idziesz do 106. 3 dni to idziesz 109. 3 dni. 4 dni idziesz tu, 3 dni idziesz tu i już nie ma chętnych na 107, już wszystkich, ale wy wykasowałem, zobaczcie, ale wykasowałem, a ta sobie idzie, kurde, pinda, no ale dobra, przynajmniej odjedzie nam ten busik, może jeszcze zdążę ziewającym gauganem coś zrobić, aczkolwiek powiem Wam szczerze, to nie ma sensu takie robienie, jak widzicie jestem całkowitym sępem i i nie wywożę śmieci, wywiozę je dopiero jak będzie kipiało. Z tego kon... nie no pójdziemy spać tym gałganem, bo to nic nie zmieni. Słuchajcie, ostrość nam będzie gubił, a to nam kompletnie nic nie da. Natomiast my możemy sobie na rano już zamówienie przygotować, bo tutaj ostrości nie gubi, więc myślę, że coś możemy, co byśmy mogli. Tu na pewno podstawką jest to alkohole, które już teraz zamawiam. Słuchajcie, już po 20, bo mamy tyle pokoi, że po 20 światła. Zdecydowanie tak. Ja bym się nawet zastanowił, czy jakiś świateł też nie dać do, do łazienki. Ale wiecie co? To się zobaczy, to się zobaczy. I elektronika, telewizor. I to chyba by było wszystko, jeśli chodzi o to. Nie elektronikę, to ja jeszcze sobie chciałem zamówić. No a to z dwie pralki zamówmy. I czy jeszcze jakieś meble? Chyba wszystkie meble mamy. Dobra, zamawiamy to zamówienie, a odbierzemy je po prostu już sobie. Rano. Jeszcze zobaczcie, kasa nam naprawdę zaczęła zostawać w tym momencie kasa na sporej nadwyżce. Także wiecie, przydadzą się te pralki kolejne, przydadzą się, bo już trzy to za mało, i będzie trzeba pomyśleć, może o kolejnej w tym momencie, jeżeli już jesteśmy w miarę na plusie z kasą. To ja nawet bym się, słuchajcie, zastanowił nad. A, już mamy wszystko. Nad kolejnym, nad kolejną sprzątaczką, powiem Wam szczerze, bo ta jedna się tak średnio wyrabia, ale to zaraz zobaczymy. Wszystko odbierzmy, dostawę bez komplikacji podjechała i bardzo mnie to cieszy. Także idziemy urządzać kolejny apartament. Już nie wiem, który to z rzędu, ale zobaczymy, czy, no nie no, wątpię, żebyśmy w dzisiejszym odcinku wbili piątą gwiazdkę pokoju. Też jestem ciekaw, co by nam to dało. Chyba odblokowywaliśmy ten apartament, aczkolwiek powiem Wam, że znowu muszę się. Tego wszystkiego przyzwyczaić i nauczyć. To nie takie proste. Ten zamknięty, czyli ten na końcu odblokowywałem zapewne. O, ten, tak, dobrze. No widzicie, to ciężko, ciężko, to nie jest tak łatwo, moi drodzy. Dobra, zaczniemy oczywiście od podstaw, czyli, 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 czyli łóżko. Żebyśmy widzieli... A czy teraz już nie zwracam uwagi, powiem Wam szczerze żeby tylko level pokoju wbijać. Teraz już myślę, że jest taki moment, w którym się będę skupiał, żeby to już urządzać, nie? Także tu już nie będziemy jakoś tam... Czekajcie, gdzie ja to? Pogubiłem się. Nie będziemy się jakoś już tutaj spinali z tym wszystkim, moi drodzy. Że ma być równo do, do levelu. Znaczy jeszcze jeden mi został jakby... Jeszcze jeden, słuchajcie, mi pokój został apartamentowy, więc jeszcze będziemy oczywiście o tym myśleli. A wanna niech sobie, nie wiem. Jeszcze jacuzzi się później wstawi. Później będziemy sprzedawali niektóre rzeczy, słuchajcie, a pralki niestety nie da, bo ktoś też pytał. Nie da się, widzowie. No nie da się pralki. Pralka tylko w piwnicy, no. To ja wam poradzę. Tam już ktoś dzwoni w dzwona, ale zobaczcie, jak teraz ładnie nam, kurczę, ten... A czemu ja jedno tylko szafkę zamówiłem? Jedną. Co to się stanęło? Jak ładnie nam ten czwarty się wbija, słuchajcie, ta czwarta gwiazdka. No pięknie nam się wbija. Co to tu zróbmy, może? A ja już nie wiem, co ja tu zrobię. Na razie robię na dzikusa. Yy, Byle by było. O, może tak. Stolik. Jest stolik. Później będziemy widzowie to urządzali, jakieś dokupi się fotele, wiecie, będą szmery, bajery to wszystko, możecie mi wierzyć, że z czasem się zrobi, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Teraz to ja to po prostu troszeczkę tak rzucam, żeby, żeby jak najszybciej to zrzucić, żeby tam do klienta lecieć i żeby ten gałgan mi nie zaczął śpiewać. A potem zrobimy po prostu widzowie tak, że w każdym w każdym pokoju będziemy spędzali pewnie jeden dzień roboczy, no bo ten czas tak szybko leci, nie? Więc każdy, o widzicie, już mamy piąty level, więc teoretycznie już bym mógł nic tu nie urządzać. No i widzicie, no, jakby zostało mi trochę ekwipunku, ja nie chcę go tutaj już tak nosić ze sobą, więc po prostu go tu zrzucę. Albo jeszcze jedna waza, o kurde, ile tych was. Także coś, niecoś dobra. Tam zapełnijmy ten alkohol. Tutaj tak i owo będzie się podchodzić. Muszę to zmienić. Coś muszę tutaj przestawić. Dobra, będziemy przestawiać później, ale pokój mamy ogarnięty, jak widzicie. Dobrze. Także kolejny pokój ogarnięty. Znów się kolejka ustawia. Tego się nikt z nas nie spodziewał, moi drodzy. Ta pani jest na jeden dzień. To idzie sobie do 107. A 207 to nie wiem, to jest chyba ten mały. No to słuchajcie, bierzemy się od razu za kolejny. Za kolejny apartament. Jak już Kasiorka leci, ta pani na 5 dni to do 200. Jedynki, żeby już kasa się zgadzała, to my sobie 204. Może od razu odblokujemy elegancko. Także moi drodzy, co ja tu miałem zrobić? To miałem zrobić, że tak znowu łóżko, znowu kupimy szafkę nocną. Tutaj tym razem dwie. Fotel to, to, sofa. Starczy nam, zobaczcie, kasy nam na wszystko, słuchajcie, starczy. Pierwszy raz w historii nie musimy się o kasę martwić. Tu mamy podstawkę kupioną w tym momencie. Oj, tylko żeby mi klienci teraz, teraz nie patrzyłem, ale mam nadzieję, że nikt nie opuszcza pokoi. I teraz tylko uzbieramy te 1250 na... I patrzcie, już prawie, prawie widzowie mamy cały parking zapełniony. Zobaczcie, jak to nagle szybko zaskoczyło. Jeżeli jest dobry patent, fajnie to idzie... Ale to nie oznacza jeszcze końca serii, bo ta seria Wam się podoba, komentujecie, oglądacie dość intensywnie, więc miło mi, drogi widzu, że, że oglądasz to do samego końca, że chcesz słuchać tutaj mojego gadania, moich żartów. Bardzo mi miło, drogi widzu, pozdrawiam Cię serdecznie. Więc yy, zrobimy tak, że jeszcze, jeszcze będziemy ten hotel jakoś odnawiali. Pamiętajcie, że jest dużo. Kosztownych rzeczy, takich jak malowanie tego, tych ścian, tak? No i myślę, że zajmiemy się w następnym odcinku od malowania recepcji, malowania pokoi. Zobaczymy, co tam ogarniemy. 207 to jest mały pokój, więc chyba, że 102 ją damy. A dobra, na dwa dni. Do 207 nawet nie zaglądam, co tam się zadziało, a 102 to był chyba ten taki średniaczek. No, mamy różne pokoje średniej, średnie, duże, wiadomo. Wiadoma sprawa moi drodzy tutaj czasem jak widzicie coś tam sobie poogarniam. Ja jednak no, jednak czasem, czasem muszę pobiegać i posprzątać, bo jakoś tak dla mnie tutaj drzaźni. Plan będzie taki, że w każdej łazience i to już właśnie następne pokoje, no ten też jest na pięć, więc tu jakby nic tam nam to nie da, ale te pokoje średnie będę chciał mm, też y, wszystkie odmalować. Zobaczmy, czy coś tu się dzieje. Słuchajcie, będę chciał te, te pokoje średnie wszystkie odmalować i będę chciał. Nikt nie przyjechał. Tak nikt nie przyjechał. To jest mój patent zawsze. Wychodzę, patrzę, czy ktoś idzie z parkingu. Jak widzę, że nikt nie idzie, to mogę iść spać. A tak byśmy jeszcze kogoś domeldowali. Będę chciał na pewno te pokoje średnie odmalować. Znaczy średnie, te naj, najmniejsze, tak? Zacząć od malowania i zrobienia podłóg, żeby to na pewno było jakoś... Aha, tutaj czekajcie, bo ja pralki kupiłem, nie? Czy nie? No pewnie, że kupiłem pralki. No dobrze, dobrze pamiętałem. Tak, specjalnie stawiam w takich trochę odstępach, żeby się tu nic nie bugowało, bo ja już, powiem wam szczerze, że ja tej grze już nie ufam, nie? I mimo, że jestem w lochach, to ją zapiszę. Po tym, co już mnie tutaj spotkało, słuchajcie, w tym hotel-simulatorze, to ja już jestem tak ostrożnym człowiekiem, wręcz w jakieś paranoje popadłem. Dobrze, przez pani jesteśmy. No to teraz farmimy dalej kasę na następny apartament. No, dwa apartamenty luksusowe. Słuchajcie, w jednym odcinku to ja tutaj za dużo też nie będę pauzował, żebyście wszystko widzieli. Zobaczcie, 92 dzień mamy dopiero, jeden pokój nam został. Ja już nie pamiętam, który pokój jest który, więc pewnie zanim totalnie układu się nauczę numerków, to znaczy na dole jeszcze ogarniam, nie? Chociaż gubię się z tymi nowymi. No, bo wiadomo, no to się wzrokowo gdzieś tam kojarzy. Natomiast moi drodzy, zobaczmy w ogóle co my tu mamy w ekwipunku. Aha, alkohol mamy tutaj, a te pajery wszystkie mamy w zasadzie, żeby, żeby pokój, tylko żeby odblokować pokój i będzie gitarka. Tylko odblokować pokój, tak naprawdę. Bo generalnie moglibyśmy tam jeszcze coś może dokupić do tego pokoju. O telewizor pewnie by się przydał, bo widzę, że go tu nie mamy, czyli jeszcze telewizor, jakiś router. Ale wiecie co, to już będziemy urządzali. Bo jestem ciekaw, w ogóle, co się stanie, moi drodzy, w momencie kiedy. Co się stanie w momencie, kiedy wbijemy tą piątą gwiazdkę, czy tam będzie jeszcze jakiś. Bo jeżeli to tak będzie, że wbijamy piątą gwiazdkę i jakby już nic więcej nie mamy do osiągnięcia, szczególnie, że tu nie ma też żadnych. nie wiem, co to jest tylko pod tą kutką tutaj. My tu nie mamy, słuchajcie, żadnych wielkich możliwości, tak? Jeśli O, ktoś przyjechał. Nie mamy, moi drodzy, tu żadnych wielkich możliwości. I tak, ok, fajnie, że weźmiemy się za, za wygląd tutaj tej recepcji. Nie wiem, czy tu... A czekajcie. No to powiem wam, widzowie. To już jestem bardzo niezadowolony. Zobaczcie, ja myślałem, że tu można sofę wstawić. No to słuchajcie, dlaczego tu nie można sofy wstawić? Przecież to jest żenada. Czyli tutaj nic nie mogę wstawić z mebli. Nawet kwiatka pewnie, tak? Nie, no to wiecie co, to to, no, no a ja sobie kwiatka nie mogę nawet postawić. Nie, no to jest lipa, to jest lipa, tu tylko możemy obmalować. Straszna lipa, moi drodzy, straszna. Jeszcze trochę kasy nam brakuje na odblokowanie apartamentu. Nie wiem, czy tam coś jeszcze dokupimy, to zobaczymy. Straszna lipa, widzowie. Ja myślałem, że tu się da po prostu cokolwiek, wiecie, bo podłogę da się zrobić. Oczywiście nie mamy tu nic do malowania, też chyba nic nie mamy. Ale wiem, że się da. O. Aniż zobaczcie, ile za alkohol zapłaciła. Ja tylko lecę zawsze pierwsze i co? Pierwsze, co słuchajcie, to. O, to, 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 to jej wezmę. Wezmę jej z przednosa. W takich warunkach widzowie to można pracować, zobaczcie to i sprontanie staje się przyjemne. Nie, no słuchajcie, jakbym miał nic nie robić, to powiem Wam, że też by mi... Też by mi się nudziło, nie? Ja tak nie lubię nic nie robić, ja muszę coś podziałać. Dobra, czyli jeden pokój nam się zwolnił i ten apartament byśmy mogli odblokowywać, jak będziemy mieli chyba 1250. Czyli generalnie, moi drodzy, jeśli ja dobrze pamiętam, to tylko zostanie nam jeden największy apartament na samej górze, więcej nie będzie. O, już kasę mamy? Jeszcze kasy nie mamy. Coś się zwolniło, zwolnił się pokój 107. No to też uzupełnijmy alkohole. Wiecie, to jest podstawa i tego niestety za nas sprzątaczka nie zrobi, a szkoda. Chociaż jak ona ma takie ruchy mozolne, to wiecie, przynajmniej będę miał co robić i będę wiedział, że muszę jakieś tam obowiązki swoje wykonywać. No i właśnie, widzicie na przykładzie pokoju 107, nie? że a to ktoś... A dobra będzie pościel. Że, jak Tutaj oczywiście go odmalujemy. No, pierwszą rzeczą będzie na pewno wymiana tutaj też telewizora. Jeżeli już przejdziemy do takich, wiecie, wizualnych rzeczy, które nie, jakby już nie wpłyną wiele na jakość tego pokoju. Chociaż może wpłyną. Ale powiedzmy, że nie będziemy patrzyli, tylko będziemy chcieli umeblować. To powiem Wam tak, że no tutaj bym nie wstawiał jakiegoś, nie wiem, super drogiego łóżka. To myślę, że te meble na taki pokój są spoko. I tu by nie ma, nie ma co luksusowych rzeczy wstawiać. Jedynie go odmalujemy, ale jak widzicie podłoga jest. No ale jedna rzecz będzie do wzięcia, to jest ten barek. Teraz... Słuchajcie, tego nie mogę zrobić, chyba że czymś bym to wymienił. Moi drodzy, a jak to wygląda w łazience? No, w łazience, aha, bo jeszcze łazienka, widzicie tak nie do końca. Ym, chyba, że w łazience, słuchajcie. Kwiotka chyba nie wstawimy w łazience. Wstawimy? Nie, wstawimy, nie da się, ale waza się chyba da. Słuchajcie, chyba się da wazę, ale nie będziemy tutaj teraz szaleć. Jeszcze nie ten moment. Natomiast obmalujemy i urządzimy, nie? Czyli jeden barek będzie do wzięcia. On był tutaj dlatego też, że ja robiłem testy, moi drodzy. Chciałem sprawdzić, czy. E, 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 czy da się tak zrobić, że. Dobra. Kupujemy ten. Przybytek. Chciałem sprawdzić, czy da się tak zrobić, że jeżeli będą dwa barki, to ludzie będą jeszcze razy dwa płacili za. Za pokoje. No niestety tak to nie działa, moi drodzy, tylko i tak jeden barek opróżnią i tyle. No właśnie, muszę się jeszcze nauczyć, które tu tutaj są drzwi. Także to nie działa tak, tu się nie spodziewajcie. O, widzicie, kasiorka leci, kasiorka leci. Który to był pokój, kurde? Labirynty jakieś tutaj, gdzie ja się zgubiłem, nie? Gdzie to jest? Tu, tu już byliśmy chyba przecież z tej strony, czy nie byliśmy? No zgubiłem się. No przecież mieliśmy pokój aparta. A nie, bo mieliśmy wykupić. To no, nie może być. Juken, chłopie. Ty dopiero masz. Ty dopiero masz wykupić ten apartament. Czego ty chłopie szukasz? Szuka pokoju, nie? Znaczy w sensie ja szukam, nie, o. Ja dopiero mam go wykupić, a ja już szukam. Dobra. Ziewający gagatek będzie musiał, ale wiecie co, to może. A nie wiem, już sam. Słuchajcie, przykro mi bardzo, ale ziewający gagatek będzie musiał to poustawiać. Ja nic na to widzowie nie poradzę. Nie moja wina, że on tak ziewa. Trzeba twórcom gry napisać konkretną opinię na temat tego ziewania, ale. Ziewający gagatek, słuchajcie, musi. Oj wątpię, żeby to łóżko tu weszło. Jednak widzicie, tak nie do końca ten plan mi wypali. Chyba, że po prostu to łóżko wstawimy przed szafkami. O. Bez sensu trochę. Dobra, będziemy ustawiać to później. Się zastanowimy. Um, co tu dalej? No, ła wa z papier z tym ła. Ła, ła. ła Tutaj jakieś jacuzzi. No, jeżeli są duże te łazienki, to, 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 to rozważę. Rozważę, słuchajcie, temat jakiegoś jacuzzi. nie? Nie mówię, nie mówię że nie. Popie, weź się ogarni. Ja tu pokój chcę ogarnąć, a ty mi przeszkadzasz. Telewizora jeszcze nie mamy, to może od sofy zaczniemy. Hmm. Ja tam nie pamiętam, jak jest w innych pokojach i generalnie zawsze to tak jakoś intuicyjnie robię, żebyście nie mówili. Nie, nie mam żadnego schematu, moi drodzy, kompletnie żadnego schematu robienia tego nie mam. Wiem, czego tu już na pewno będzie brakowało, zanim ten pokój w ogóle oddamy do użytku. No to zdecydowanie brakuje, kochani, barku alkoholowego. I to bez dwóch zdań, że nam barku alkoholowego brakuje. Jakąś tam wazę można sobie w kąt wstawić. Proszę bardzo. Ale i tak to nam niewiele daje. No ale jak już są te wazy, to już niech sobie tam gdzieś stoją się ich pozbędziemy. No nie wiem, ta niech sobie stoi tu przy stoliku. No i Kwiotka, który wątpię, żeby na tak duży pokój coś dał, ale niech będą mieli zielono tu na szafce. Tu, no, stawiaj się. Halo? Dobra, następnego dnia tutaj jeszcze telewizor przyniesiemy i coś jeszcze. Dobra, idę tego śpiocha położyć do snu. No przy dobrze, dobrze, moi drodzy. Coś tam powoli do przodu lecimy z tym naszym hotelem i zobaczcie znowu, jak ta czwarta gwiazdka nam się ładnie zrobiła. 106, 109... To może już od razu alkohol, co? Bo pewnie tutaj nie ma alkoholu. Ta pinda niech posprząta. Pościel jest, ale też posprzątała. Pościel wymieniła, a nie posprzątała. I znowu ja muszę po niej poprawiać. Ja nie rozumiem. Słuchajcie, nie wiem dlaczego te boty są tak dziwnie skonfigurowane. Przecież czy to nie może być tak robione? Chyba no nie wiem, powiedzcie, jak wy to robicie, no, ale według mnie no, chyba się robi każdy pokój po kolei, tak? Żeby jeden pokój mieć skończony. Idziecie do następnego pokoju, tak? Robicie na CITO jeden pokój, a, a te boty robią, jak widzicie, w taki sposób znaczy, boty w sensie sprzątaczki, tak? Robią to w taki sposób, że wszystko jakieś takie dziwne raty. No, jakby. No, bo okej, okay, jeśli ja na przykład nie chcę pokoju sprzątać, no to tylko do niego wbijam, tam na przykład olewam pościel, załóżmy, tak? Czy tam ją zdejmuję w większości, żeby nie była brudna, bo wtedy, jak zdejmiecie pościel i klientowi dacie łóżko bez pościeli, to nie będzie taki niezadowolony. A chociaż można coś tam posprzątać, ale no podstawą dla mnie nawet jak nic nie robię, nie sprzątam powiedzmy śmieci. Bo czasem tak się zdarza, gwiazdki spadają. Właśnie widzicie, 96 mamy na 100, bo komuś coś tam nie posprzątałem. Hmm, idę tego gamonia położyć spać. To chociaż wiecie, to chociaż alkohole uzupełniam, nie? Żeby kasa leciała. I nie robię tego jakoś na raty, a te sprzątaczki to ja nie wiem. No fajnie, że mamy więcej pralek. Jak widzicie to się... O kurde, ile nagromadziłem tych śmieci. Ale to już zostawię, niech ona tam sobie sama uzupełnia te pościele. I ta metoda, moi drodzy, że w jakimś pokoju nie ma pościeli, a ja tą pościel mam przy sobie, sprawdza się. Bo jak przychodzi jakiś gościu w gaciach, daje mu bez pościeli. A wiecie, metoda się sprawdza, bo... No bo się sprawdza. Bo wtedy nie ma problemu z tymi pościelami. Słuchajcie, tam w tym apartamencie czegoś nam jeszcze brakuje, ale nie wiem do końca czego. Ja myślę, że chyba nie kupowałem lampy, Mogę się mylić. No i pewnie pod. Jakieś obrazy i. I lampa i koniecznie, moi drodzy, drinks. No to tutaj drinks jest ważniejsze od obrazu jakiegoś. No nic, to i tak 700 musimy uzbierać. Tylko zobaczmy, o, tylko 10 alkoholi mamy. To o, tak nie może być, moi drodzy. My już musimy. My już musimy, słuchajcie, te alkohole też uzupełnić, bo jak widzicie, teraz przy takiej ilości pokoi. Ja staram się chociaż mieć 20 zawsze przy sobie. Tych kartonów, nie? Bo pamiętajcie, że do tych barków, które są yy, w każdym moim pokoju, czyli to są takie duże barki, yy, no to podwójnie, nie? Czyli dwie, jakby dwie porcje alkoholu wrzucacie. Dobra, no śmieci niedługo będzie trzeba wywieźć, ale jeszcze trochę tam nawrzucamy. Jedzie coś, jedzie jakieś auto z dostawą. Na szczęście klienci żadni nie wyszli, więc no więcej świateł. No, powiem wam, że jak to się odmaluje, to z zewnątrz nawet będzie ładniej. Znaczy, jak się patrzy w te pokoje do środka. To nawet, słuchajcie, to zaczyna wyglądać, bo hotel nam się zapełnia. Ale tak jak mówiłem, a to jest dostawą widzowie, ja ją zamówiłem. Chyba i nie zamówiłem. No nie zamówiłem, bo nie mam kasy. Do NAS ja czekam? A już się znowu wystraszyłem, że coś się popsuło. Okej. Okay. Ale już kasa będzie, już kasa będzie, bo ktoś opuścił hotel. Tutaj, gdzieś ktoś wychodził. Tutaj no to alkohole oczywiście zostały, nie, nie, nie zostały wykupione z pustych. Hotel no co tu się stanęło? Kto no to coś opuścił? E bo się zamotałem, kurde, we własnym hotelu się zgubić człowiek, może nie? Dzień 93. Moi drodzy, 101 się zwolniła. A ta pani na ile? Bo jeżeli by pani była na dłużej, to ja bym pani o no 3 dni. No to myślę, że warto panią wykasować za ten też 3 dni. To raczej nie jest jakieś już tutaj. Ja w zasadzie już tak nie mam zdania, bo czasami, jak ci klienci, słuchajcie, przychodzili na, na jeden dzień, ale płacili za alkohol, to to się bardziej opłacało, bo słuchajcie, barek alkoholowy on się, on się sam nie uzupełnia, tak my go uzupełniamy. I chodzi o to, że. żeby nie wpaść było to, nie? Ale chodzi o to, słuchajcie, że jak. nie mogę się wysłowić normalnie, kurde. Na końcu języka mam to, co chcę powiedzieć i nie, nie umiem się wysłowić. Zdarza się. No właśnie, już, już wiem, co chciałem powiedzieć, że ten barek uzupełniacie raz i on jest jakby... A na trzy dni to damy panią tu, bo coś czuję, że jeden dzień to tym bardziej tu. I że jeżeli ktoś na przykład bierze... Mam wrażenie, że od ilości klientów też kurde ta gwiazdka rośnie, słuchajcie. Ale to takie mam wrażenie. Coś, jeszcze się coś zwolniło? Przecież nic się nie zwolniło. Panie, 204? A 204, panie, to ja ogarniam. Czekasz pan. Czekasz pan, aż ja to ogarnę. Ja tu zamówionko, proszę bardzo. Mam nadzieję, że mi się to zamówionko nie beknie. Już teraz zapisanie to niewiele zmieni, oj. Dobra, na szczęście nikt nie wyjeżdża, ale zapiszmy. Zobaczcie jak ta kasa teraz leci, moi drodzy. Zobaczcie jak ta kasa leci. Temat dzisiejszego odcinka. Zobaczcie, bez cięcia żadnego, bez żadnej pauzy w ciągu 30 minut dwa apartamenty kolejne kupione, a kasa cały czas leci. Dobrze, że dokupiłem te alkohole. Także dziś raczej nie wbijemy tej piątej gwiazdki, ale myślę, że będzie to już w następnym odcinku. Ja mam powiem, że takie gry są dla mnie za łatwe, nie? I ja może przez to, że gdzieś tam mam doświadczenie biznesowe i jakby no patrzę na to, jak można dobrze zarobić, a się... Nie, że nie narobić, tylko w sensie... Bo poświęcić się umiem. To widzicie, z czego jest przykładem, że zacząłem to wszystko od zera, kiedy widzę, że wam ta seria się podoba, kiedy już nie dało się gry kontynuować, nie? A, ty jesteś ten... Ty... A dobra, to cię bym gdzieś indziej, chłopie, dał. Tylko zobaczymy, ile chcesz 3 dni. No wiesz co, do 200 trójki byś mógł, tylko 200 trójka jest nieposprzątana. Ale i tak idę na górę, to ci ją może ogarnę, gdzie to się szło. Tutaj się szło. Także troszkę są dla mnie proste te gry, nie? Że to jest takie zbyt szybko. O, jest oczywiście trójka. Zbyt szybko dla mnie to jest. Wiecie, jakby brakuje tutaj takich progresów. To samo jest w Supermarket Simulatorze, dlatego też tą serię będę zaczynał jeszcze raz na Waszych oczach na live'ach Supermarketu, że nie będę już nic poza odcinkami robił. Tam jakiś bałagan został, no to już wiecie co, jak ja już tu jestem, to już to posprzątam, no bo wiesz, ta pinda tu pewnie nie wyjdzie na ten bal. A wyszła, patrzcie, wyszła sprzątać. No ładnie. O, ta jest ładniejsza od poprzedniej. Ale no, a, ty, a chwila, a tej butelki tu już nie mogłaś podnieść, ty kobito, ty? Ja pierdzielę, co za leniwa babano. Pozamiatała, pozamiatała, bo bo ją pochwaliłem, nie? Ja ją pochwaliłem, to tak jest, słuchajcie. To tak jest. Pochwalisz kobite i widzisz. Nią. Już, panie, już, ale ja w ogóle nie niepotrzebnie do pana idę, ale dobra, to już panu wynajmę ten pokój. To była 203. Proszę pana. A pani na co? Pani jak, jak na krótko, to panią dam do nieposprzątanego, tylko uzupełnię... Dobra, pani na krótko, tylko ja pani alkohol muszę uzupełnić, droga pani. W końcu szedłem remontować pokój i nie, nie doszedłem. Czekajcie, tu jest w ogóle do dupy ten korytarz. Według mnie to mogło być połączone. Tutaj to mogło być jakoś połączone, te schody inaczej mogły być zrobione. No zupełnie to spieprzyli. 204 to jest ta, którą mam ogarnąć. Dobra, no to będę ogarniał. Ja w końcu telewizora nie kupiłem. Czemu ja tu w końcu telewizora nie kupiłem? Niech ktoś mi powie. To kasy mi zabrakło, czy co? Jakieś obrazki, lampy kupiłem, a telewizora nie kupiłem. To niedobrze widzowie, to niedobrze. To niedobrze, bo raczej nie, nie, nie wywindujemy tego pokoju. Dobra, muszę tu telewizor jeszcze kupić. I tu miałem jeszcze jakiś taki mały pokoik, żeby alkohol uzupełnić. Gdzie on był? Do kitu są te korytarze tutaj. To mogli zupełnie inaczej zrobić. Tutaj jest. Aha, nie Dobra, ty tam już tak nie wzdychaj, bo wzdychasz jak taka baba. Chłopie, już nie obrażając pań, bo panie często są bardziej wytrwałe od, tej, od, od tego, kurde, ciołka mojego, który tutaj mi ziewaj i ziewa i sam nie wie, chłop, czego chce, kurde, po co to tak ziewać, no? I można normalnie... Parówkę ktoś do prysznica włożył widzowie, no tego to już bym się nie spodziewał, nie? Po jakiego grzyba? Wytłumaczcie mi, jakaś pani, która tu mieszkała. Kobieta stąd wychodziła. Co ona robiła z tą parówką? Pod prysznicem. Co ci twórcy gry słuchajcie, mieli w głowie? Tym bardziej, że to ziewanie też tak troszkę brzmi jednoznacznie. Ja już się zastanawiam. Wiesz, może nie będę mówił, ale mam dziwne wrażenie, jakby twórca gry tworzył jakieś filmy dla dorosłych. Serio. Dobra, to i tak możemy jej ten mały pokój już... Ech, ty, Jukenie, gdzie żeś skoczył? Ty, Jukenie, gdzie... 207 proszę panią bardzo, ja szybko sobie zamówionko, telewizor miałem zamówić. Może i router od razu zamówię i starczy mi kasy, nie? I nic więcej, myślę, że tam... Nie trzeba. Powinniśmy raczej ten pokój już wywindować. No wątpię, żeby czegoś brakowało. Niech ta dostawa sobie jedzie, a tego śpiącego królewicza to... Do lochu z nim, widzowie. Do lochu z nim. Za to ziewanie. Słuchajcie. O, jak fajnie widzicie mieć tyle pralek. Pięć pralek. Ale dopiero zobaczcie, że na takim etapie takie rzeczy zacząłem robić. I tak jak faktycznie będziecie widzieli, myślę, że w następnym odcinku, a może jedną sobie skubnę. No, to dwie sobie skubne. Przydadzą mi się. Słuchajcie, także będziecie widzieli na pewno w następnym odcinku. Sytuacja będzie się kształtowała w taki sposób, że mm, będę, będę zdecydowanie moi drodzy tutaj robił przebudowę hotelu w sensie, że te wszystkie pokoje, zaczynając od tych najmniejszych oczywiście, będą przeze mnie jakoś tam unowocześniane. Czyli cel będzie taki, żeby na przykład w każdym były światła najlepsze. Czyli i w pokoju, i w łazience, bo w łazienkach świateł nie montowałem niestety. No barki to mamy wszędzie, to raczej jest pewne. Ale żeby też na przykład pozmieniać, przykładowo telewizory. I nie, plazmy te największe to będą tylko w apartamentach, ewentualnie w tych średnich. O, mamy piąty level, ale ja to jeszcze coś kupiłem niepotrzebnie, ale tak już mamy router, to niech będzie. Nie będziemy żałować. I żeby moi drodzy, ewentualnie tylko te, w tych największych były te totalne luksusy, Wiecie, tam szafka do łóżka czy coś, ale nie wiem, czy takie elitarne łóżko do małego pokoju jest sens y, dawać. Raczej nie, raczej nie wydaje mi się, nie moi drodzy, żeby, żeby do, do takiego małego pokoiku dawać jakieś tam elitarne łóżko, to nie wydaje mi się. No i weźmiemy się oczywiście, zamalowanie i to weźmiemy się w następnym odcinku. Ale ja, tak jak mówiłem, chciałbym zrobić tak, że wejdę sobie do sklepu, kupię sobie przykładowo, jeżeli mamy 4 czy 5 pokoi małych, no albo dobra, może kupię te łóżka. Akurat samo łóżko to nie problem, te szafki są ok. Nie wiem, czy to się czymś różni, ale zobaczymy. Foteli nie będę wymieniać, bo to bez sensu, one są za duże. Standardowa ława tutaj, żeby wszędzie była, będzie ok, ten stolik taki pośredni. Szafka na komoda na telewizor. Myślę, że wszędzie ta średnia. Mówimy o tych pokojach oczywiście małych. Sofy bym nie zmieniał. Ta jest całkiem fajna, ta skórzana. W niektórych jeszcze jest taka. To może wymienimy na skórzaną, albo i nie będziemy wymieniali. Zresztą po co te nie są złe? No, łazienki, no to wszędzie będę chciał na średni poziom, na średnią klasę. Ewentualnie się dostawi wannę do tych małych pokoi. No, elektronikę, no to może będzie zamontowana jakaś klima, gdzieś tam do góry ją się powiesi, bo ja ją na ziemi stawiałem. No, i mus mus to musi być ten średni telewizor LCD nazwijmy to z dekoracji. To się zobaczy jakieś tam obrazy, to już będziemy indywidualnie dla pokoju robili. Lampy, tak jak mówiłem, i w tym, i w tym, i w łazience, i w tym. No, wiadomo, jeden barek Big Bar. No, i oczywiście jakieś malowania indywidualne dla każdego pokoju, ale podłoga będzie wszędzie taka sama. Zobaczcie, kasa już leci, 106 się zwolniła. A ten pan, na ile chciałby tutaj pan do nas zagościć? Na dwa dni. No to nie będę pana do tego dobrego pokoju. A może go właśnie trzeba zameldować do, drugie, do dobrego pokoju na więcej dni. Ja właśnie do końca nie jestem przekonany, czy to się nie bardziej by opłacało. Bo na przykład z tym alkoholem. Albo go tu zameldujemy. Będziemy się szczypać. No, wbierz tą parówę, ty. Gałganie zaraz mi ziewać zacznie, że już jeszcze nie ziewa, że już kurde nie chce ci się pracować. No co zaleń śmierdzący, no. Już kurde nie chce śmieci zbierać. Coś się. Dobra. No i tutaj też w łazience ewentualnie jakiś obraz się powiesi, bo wiem, że można. Nie wiem, czy można ściany malować, to zobaczymy, czy w łazience da się ściany malować. Bo jeśli tak, to bardzo bym chciał. Bo te płytki to są okropne. Szkoda, że nie można innych płytek kupić jako tekstur, nie? Że niby ekipa przyjeżdża i. Więc moi drodzy, w następnym odcinku myślę, że my tutaj, 104 nam się jeszcze zwolniła, myślę moi drodzy, że my w następnym odcinku to, to tu była chyba ta 104, to spokojnie tą piątą gwiazdkę wbijemy, moi drodzy, o zobaczcie, tak jak tutaj jest apartament, on jest na piątkę, ale ja też bym go chciał już urządzić, żeby on wyglądał, nie? To znaczy... Założenie będzie takie, że oczywiście, obmalować ściany. Przykładowo będą dwa fotele, tak? Jedna ława, tam może jakiś kwiotek. Przede wszystkim, chciałbym no, podłogi mieć dokończone, czyli te wszystkie takie wiecie, rzeczy bym chciał mieć po prostu po, po, poogarniane, nie? żeby to już było tak bardziej dla mnie wizualnie, żeby można wiecie, wejść. Do tego pokoju i żebym przed wami nie musiał się wstydzić, że na przykład jest tak krzywo. Wszystko po prostu pomeblujemy, poprzestawiamy, żeby to. A ja miałem jakąś pościel, to już od razu pościelę. Żeby to wszystko było jakoś sensownie. Może w tych apartamentach tu mamy, słuchajcie, tak olbrzymie te łazienki. Że nie wiem, czy nie zrezygnujemy na. A czemu to jest zwykły kibelek? To jest luksusowy? Aha, dziwny jakiś luksusowy. Nie, to chyba nie są luksusowe wszystkie. Tak, tak dziwnie to wygląda, ale. Niech im będzie, że to luksus. W każdym razie jakieś może jacuzzi małe, no myślę, że to jacuzzi tu będzie pasowało i to już tak bardziej dla siebie. W zasadzie nie wiem, czy to da jakąś korzyść, możemy to jeszcze właśnie w następnym odcinku testować, jak wbijemy tą piątą gwiazdkę do pokoju. O, ale tutaj zobaczcie, kasa zaczęła lecieć, czyli tak 104 jest wolna, 105, 103, ale widzowie tu się zaczęło robić, patrzcie to. Patrzcie, co tu się zaczęło robić na koniec odcinka, jak kasa wleciała, bo to wleciała z alkohole, a jeszcze nie wleciała za wynajem, bo jeszcze, jeszcze się nam znowu kolejka. Dobrze, no to może tym akcentem tej kolejki będziemy właśnie mogli skończyć, zobaczycie jak mi kasa wlatuje, tylko nasz królewicz nam no nie za bardzo tutaj ułatwia zadanie, słuchajcie, zakończenie odcinka. O, tutaj na przykład jest taki niefart Stefan, nie? że, że, że mamy trzy stoliki nocne i to kompletnie nie wygląda... Jak mam przy sobie to dam, jak nie mam to nie dam. Także macie tutaj moje słowo, że o, zobaczcie, tu już na przykład jacuzzi jest. Nie, i to się mieści bez problemu. Więc w następnym odcinku się skupimy bardziej, słuchajcie, na takim, można powiedzieć, urządzeniu tego wszystkiego. To był pokój, moi drodzy, a zresztą 105, 105, 105, 105. Śmieci się nagromadziło, kurde, zaraz utonę w tych śmieciach, moi drodzy, utonę. 105. A masz koleś, a jeden dzień to mi szkoda, no ale co ja ci mam dać? Nie mam ci nic innego dodania. No i 103 jeszcze, 103 jest naprzeciwko 105. No nic, trzeba dokończyć, bo tam chyba jeszcze ktoś przyjechał. Ziewający Królewicz. Ol nam gwiazdki spadły moi drodzy, zobaczcie, 93 a było. No także, także to, to nie, zawsze, nie zawsze się kalkuluje. Pamiętajcie, że czasem warto jednak sprzątać. Czasem warto sprzątać. Już takiego. Totalnego bajzlu nie, ale ja myślę, że ludzie przy tych cenach, ja zauważyłem, że oni mi, jeżeli płacą większe ceny i to głównie są złe opinie z apartamentów, to dlatego narzekają, że w łazience nie ma światła, nie? To nie jest, że słuchajcie, tutaj coś jest nie tak, tylko że łazienka jest ciemna. Także tutaj też będzie taka nasza misja, żeby to do perfekcji doprowadzić i żeby klienci byli zadowoleni. No, bierz mi to, ty ślepa kichoty. To, to na pewno będziemy musieli, moi drodzy, światła wazience pomontować, nie? Ale to będzie wszystko, taka przeróbka hotelu, taki pierwszy remont, to będzie temat następnego odcinka. Dobra, na dobranoc, śmieci wyniesiemy. No to cóż, moi drodzy, cóż, fajnie kasa leci, myślę, że w następnym odcinku będziemy mieli co robić. I, I tym remontem się zajmiemy. Zobaczymy, na ile to na, te, na tą piątą gwiazdkę wpłynie. Celem byłoby moim wstępnym celem, żeby to zapełnić. Ale zobaczymy, będziemy pokój myślę, że pokoju robili, czyli jednego pokoju nie będziemy wynajmowali po to, żeby go ogarnąć tak, jakbym sobie życzył, i tak po kolei. Ja bym był w ogóle za tym, żebyśmy się nie pomieszali, moi drodzy. To według tej kolejności, która jest w komputerze, po prostu te pokoje lecieć. No Możemy ewentualnie jeszcze odblokować jeden apartament, żeby nam życie było łatwiejsze. Ale czy to. No możemy, czekajcie, czy... zobaczmy na koniec, bo może to już będzie łatwiej, żeby wszystko podblokowywać. Co nam zostało? Tutaj chyba pokojów żadnych nie ma. Ten jest już ogarnięty. Jest na piątkę, cicho chłopie, bo ja tutaj myślę, a ty mnie rozpraszasz tym ziewaniem. Ten jest też ogarnięty, ten nie jest ogarnięty. A widzicie, no dobrze, że ja tu przyszedłem jednak. No i drodzy. A sprzątaczka jak zwykle, nie? Wymieniła, słuchajcie, wymieniła pościel, a nic nie posprzątała. No nie, bo my potem nam spadają gwiazdki przez tą pindę sprzątaczkę. Zobaczcie, jaki syf. Na balkonie. No chłopie, ty nie mruż mi tych oczu, tak, tylko rób. Jeszcze młoda godzina. Jesteś właścicielem hotelu, zarabiasz, kurde, kupę kasy miesięcznie i narzekasz. Dobra, czyli myślę, żebyśmy to po kolei mogli wszystko robić. W sensie takiego urządzania i na spokojnie, bez pośpiechu. Potem co my tu mamy? Tu mamy jeszcze jeden pokój? Aha, czyli mamy dwa pokoje do góry wolne, okay. no to co? Aha, tam są jakieś pokoje. To czekajcie, to tylko tamte są do wykupienia? To ja wszy to ja wszystkie te wielkie apartamenty wykupiłem na górze. To zostaje nam za 750 średniaczek. I zostaje nam za 750 średniaczek. Łe widzowie, ale numer. To wiecie co? Zróbmy sobie taki challenge na następny odcinek, że odblokujemy te średniaczki 3 i od razu je wylewelować. Czyli od razu je konkretnie, no nie będziemy szli spać ze śmieciami. Na korytarzu, no, to zróbmy sobie taki challenge na następny odcinek, bo i tak już nie mamy co, żeby odblokować po prostu wszystkie pokoje już na full. No I po prostu. No i zobaczymy, co po prostu. Tak? Trafiłem? Trafiłem. Dobra, idę spać tym gałganem. Także moi drodzy, idę spać tym gałganem. Z Wami się żegnam już tradycyjnie, drogi widzu. Pozdrawiam Cię gorąco i serdecznie. Dziękując za to, że jesteś. Dziękując, że oglądasz, także uśmiechnij się. No i gorąca prośba oczywiście o. Zostawienie łapki w górę i komentarza pod filmem dla lepszych zasięgów. Bardzo mi to pomaga, motywuje mnie fajnie, że jesteście. Uwielbiam Was, jesteście super. Także jesteś super, uśmiechnij się. No i do następnego odcinka. Trzymaj się, cześć.